Przy ulicy Żółkiewskiego wyłania się już coraz ładniejszy plac zabaw i nie tylko. Wspólnymi siłami budowa już prawie dobiega końca. Siłownia pod chmurką, brama do crossfitu oraz wiata dostosowana do spotkań mieszkańców. Projekt z inicjatywy lokalnej jest już prawie gotowy. Z urządzeń siłowni pod chmurką można już korzystać. Chcemy zakończyć ją w miesiącu grudniu. Mamy czas do 31 stycznia, a więc już praktycznie ostatnie prace zostały. Wykończenie wiaty, zamontowanie stojaka rowerowego, ławek i będziemy mogli już zakończyć pierwszy etap. Plac zrealizowany był za pomocą dwóch projektów. Jeden odnosił się do inicjatywy lokalnej i dobiega już końca, a drugi etap dokończony zostanie w przyszłym roku. W ramach budżetu obywatelskiego będą dodatkowe urządzenia i będzie jedyna w Raciborzu piramida wspinaczkowa, 5-metrowa, która tutaj na tym placu stanie i będzie służyła wszystkim mieszkańcom. Sukces, jakim jest plac zabaw, nie byłby możliwy bez pomocy innych. Ja muszę bardzo podziękować naszym raciborskim przedsiębiorcom. Okazało się, że mamy bardzo fajnych i wyrozumiałych szefów firm i właścicieli firm, którzy chętnie nam udzielali pomocy i wspierali, czy to poprzez właśnie podarowanie ławek, czy też poprzez prace budowlane, oświetlenie, wykonanie reklam. Udało się znaleźć taką grupę, która by chciała nam pomóc i zrozumiała potrzeby mieszkańców. To miejsce będzie służyć nie tylko dzieciom i młodzieży uczęszczającej do strefy czy na zapasy, ale każdemu, kto znajdzie tam coś dla siebie. Celem tej siłowni, budowa tej siłowni miała służyć przede wszystkim mieszkańcom, ale nie tylko tych osiedli tutaj wokół ulicy Żółkiewskiego, Czarnieckiego, Chodkiewicza, ale także mieszkańcom ulicy Żorskiej, mieszkańcom ulicy Katowickiej. Miała na celu podnieść ich aktywność fizyczną, tak? Dała szansę na spędzenie czasu wolnego w sposób konstruktywny, w sposób taki, który odsuwa jakieś używki. Drugi etap prac zostanie zakończony na wiosnę przyszłego roku. Do tego czasu można korzystać z urządzeń już zamontowanych.